Katarzyna Lucha, asystentka posła Błażeja Łukasza Pardy. 13 grudnia, wczesny poranek, młodzież licealna z Nowotomyskiego Staszica czeka na autobus, aby wyruszyć na wycieczkę do Warszawy, no nie na wycieczkę do Warszawy, na wyjazd do Sejmu, na zaproszenie właśnie posła Błażeja Łukasza Pardy. Się w sali posiedzeń, przyglądamy się obradom. Pani Marszałek, Wysoka Izba, Panowie Posłowie, dziękuję bardzo za pytanie dotyczące rozpoczęcia prac na... Liczmy wilka, czy najwięcej obszarów, w których trudno korzystać z telefonii komórkowej jest w województwach małopolskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, ale też... Dziękować za organizowanie tego wszystkiego, zorganizowanie tego zaproszenia z tej pory do prowadzenia. Dziękuję również i serdecznie dziękuję Katarzynie, bo to dzięki niej tak naprawdę. Ona zachęcała już rok temu, tak naprawdę mówiła, że weź tam też podziałaj trochę i zaproś tych naszych uczniów. Także dzięki za organizację, bo też i tutaj... A o tyle macie fajnie, że ja jestem tak związana z tą szkołą. W związku z tym pierwszą rzeczą, jaka jest, no to kto? No to Staszic powiedzie. No. Wybór należał do mnie. Ja tylko byłem takim drobnym przekaźnikiem. Średnio na jeden samochód osobowy podwyżka będzie skutkowała stratą w polskim budżecie domowym około 500 zł. Na każde auto, nawet na to pierwsze w rodzinie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja nie będę taki emocjonalny jak pan minister, ale rzeczywiście to warto byłoby powtórzyć to wszystko. Od 2015 do 2017 o 50% wzrost, o 7 miliardów zysków więcej Orlen. Jest wspaniale, jest super. To po jaki kanister paliwa ta podwyżka benzyny? Po zwiedzaniu Sejmu i przyjrzeniu się pracy posłów dotarliśmy do Muzeum Żydów Polskich. Za granicą na Sarumie Kalwarii dynastia Kerska stała się najpotężniejszą azjacką dynastią. Szczęśliwa przypominał mi szczęśliwego rolnika, który bada i kontroluje każdy zasiany kiełek, który obiecuje obfite żniwo. Tych miasteczek nie ma już, okrył niepamięci kurz. Te uliczki, lisie czapy, kupców rój. Płotek z kozą żywicielką, krawca szmula z brodą wielką, co jak nikt umiał szyć ślubny strój. Zakochane oczy lśnią, okrywa się nimi ową mgłą. Już zmierzony ślubny strój, rudy krawcze atłas krój i odmierzaj łokciem śnieżno-biały tiul. Gdy wypieścisz ślubną suknię, w miko srebro stuknie, a ty żyć będziesz ech jak ten król. Zakochane oczy lśnią, okrywa się liniową mgłą. Zapomniany świat i płynie, płynie.
Żegnamy Warszawę, wracamy do domu kierunek Poznań. Po drodze Nowy Tomyśl. Raczej odwrotnie. Nowy Tomyśl, po drodze Poznań. Zgadza się, jeszcze raz. To jeszcze raz. Żegnamy Warszawę, wracamy do domu kierunek Poznań, a za Poznaniem Nowy Tomyśl.